Cześć! Znajdujemy się na Stadionie Miejskim, gdzie za kilka chwil rozpocznie się mecz Jagiellonii Białystok ze Śląskiem Wrocław. Tydzień temu nasza drużyna poniosła porażkę w Krakowie, więc dzisiaj wszyscy mocno trzymamy kciuki i liczymy na to ważne zwycięstwo. Cześć Taras, chciałabym Cię zapytać o wynik dzisiejszego meczu. Po ostatniej porażce z Wisłą Kraków chyba 3 punkty będą dzisiaj bardzo ważne. No tak, przydało się dzisiaj wygrać ten mecz. Mi się wydaje, że dobra atmosfera dzisiaj będzie, ponieważ dobra pogoda i dużo ludzi przyjdzie dzisiaj na mecz i się uda nam wygrać. Stałem wynik meczu będzie 2-1 dla nas. Jeszcze dzisiaj czeka nas hit kolejki. Lech Poznań zagra z Lechią Gdańsk. Jak myślisz, jak ten wynik się zakończy? No, mi się wydaje, że Lech ostatnio w takiej bardzo dobrej dyspozycji i uda się im wygrać 3-1. I ostatni mecz jutrzejszy, Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. Tam by dałem na Pogoń Szczecin 2-1. Bardzo dobrze się prezentują, ale będzie bardzo trudny mecz, ponieważ Pogoń grała w pucharach, ale mi się wydaje, że uda się im wygrać 2-1. Okej, dziękuję bardzo. Uczcimy jego pamięć.
Dzisiaj byliśmy świadkami niesamowitych emocji. Zapominamy o tym meczu, już przygotowujemy się do meczu sobotniego z Koroną i miejmy nadzieję, że potrzebujemy pasy. Plus jest taki, że dzisiaj ktoś na pewno z dwóch zespołów straci punkty i to jest też plus, bo gdzieś tam możemy wyskoczyć i najfajniej by było, jakbyśmy po następnej kolejce byli na pierwszym miejscu i później już potwierdzali, ale nie możemy po prostu zapomnieć, że determinacją my właśnie cechuje ten zespół i to musi tak wyglądać w każdym spotkaniu jak dzisiaj. Jeśli chcecie wesprzeć naszą drużynę i poczuć tą niesamowitą atmosferę na stadionie, zapraszam Was na kolejny mecz z Koroną Kielce za tydzień w sobotę. Liczymy na Was!